Dzień dobry i szczęść Boże wszystkim. W imieniu Komitetu Wyborczego Wyborców Grzegorza Brauna, jak i całego sztabu wszystkich naszych współpracowników, chciałbym bardzo, bardzo serdecznie Państwa powitać. Bardzo cieszymy się, że w tym niezwykle ważnym dla nas dniu jesteście razem z nami. W pewien sposób w dniu kulminacyjnym kampanii wyborczej. Bardzo cieszę się, że w tym gronie widzę wspólnotę różnych środowisk. Wspólnotę środowisk, które jeszcze do niedawna działały nie tak bardzo współpracując ze sobą. Chciałbym też powitać media, te, które dzisiaj są z nami, te, które systematycznie relacjonują to, co się ważnego dzisiaj w ostatnich dniach ma miejsce w Gdańsku. Co prawda, kluczowe dni kampanii są jeszcze przed nami, więc czas na podsumowanie jeszcze przyjdzie. Ale wydaje mi się, że już teraz chciałbym w imieniu całego Komitetu Wyborczego, całego Sztabu Wyborczego, chciałbym serdecznie, serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy z ogromnym poświęceniem, pasją, ogromną życzliwością włączyli się w kampanię, w której chcielibyśmy, by Grzegorz Braun zwyciężył, by został prezydentem miasta Gdańska. Chciałbym, korzystając z okazji, podziękować, nie wymieniając wielu osób, chciałbym wspomnieć tylko o jednej. O panu prezesie Mariuszu Dzierżawskim, który zainspirował nas, który przekonał nas, że to jest świetny pomysł, utwierdził nas w tym, żeby wystartować w tych niezwykle ważnych wyborach dla Gdańska, ale również dla Polski. Chciałbym w tym miejscu również podziękować wszystkim tym przedstawicielom środowisk, które wsparły nas dotychczas. Nie było łatwo. Mało kto dawał nam szansę zebrania podpisów w tak ekspresowym tempie, zwłaszcza, że komisarz wyborczy w Gdańsku odebrał nam prawo zbierania podpisów w jednym z weekendów. Mimo to udało nam się zebrać tych podpisów prawie dwa razy więcej niż stanowi minimum Komitetu Wyborczego. Dziękuję wam wszystkim bardzo za to. Dzięki wam było to możliwe. Moi drodzy, przed nami jeszcze kilka dni niezwykle istotne dla naszej kampanii. Zapraszam do współpracy, zapraszam do obserwowania naszej strony internetowej, wszystkich przekazów medialnych, ponieważ jeszcze niejednym was zaskoczymy. Tymczasem dziękuję za uwagę i zapraszam do współpracy.